Radę, radę. Ciąg dalszy. Druga część ukrytej ścieżki oddania satsangu z Sadomaharajem z 2014 roku. Dyskusja na temat książki Hidden Paths of Devotion, czyli ukryta ścieżka oddania. Rozmowa Narayana Maharaja z prominentnymi bhaktami guru z ISKCONu na temat Raga Bartma Chandrika Narottama, Vishwanatha Chakravartiego. Zatem start. Do you understand? He's asking you. Czy rozumiesz? Proszę wytłumacz, wyjaśnij. Tamal Krishna Maharaj pyta. Proszę wyjaśnij. If I desire a rasa gula, but I think I have no money in my pocket to purchase it, so I cannot have it. Jeśli posiadam pragnienie, aby kupić rasa gula, ale nie mam pieniędzy w kieszeni, nie posiadam pieniędzy, aby to kupić, to oznacza, że nie posiadam prawdziwego pragnienia, aby posiąść tą rasa gulę. A osoba, która posiada to silne pragnienie, aby posiąść tą rasa gulę, ona myśli w ten lub inny sposób, z podstępem albo z kradzieżą. A to Krishna Maharaj mówi, wyżebraj, pożycz albo ukradnij. A Gurudev mówi tak. Taka osoba nie myśli o tym, czy posiada kwalifikacje, czy jest niekwalifikowana. Ona nie uważa, czy jest, czy nie jest w stanie posiadać ten rodzaj bhakti. Ona po prostu myśli, ja muszę to posiąść. To jest prawdziwe pragnienie, prawdziwa żądza. Ale? Ale jeśli nie masz pieniędzy, ale masz pragnienie, wtedy możesz wyżebrać to. Daj mi coś, co ja potrzebuję. Albo możesz pożyczyć to. Mogę to pożyczyć od ciebie. A jak nie, to ukradnę cię z tej rzeczy. Co my robimy? Kradniemy. W ten sposób rozmawiamy i kradniemy to, o czym oni rozmawiają. My kradniemy to, ponieważ chcemy to mieć, chcemy to rozwinąć. Wyżebraj, pożycz albo ukradnij. Czytaj dalej. Sadaka, który posiada takie mocne pragnienie, może myśleć. Słyszałem od Rasika Vaishnavitów, jak w jaki sposób Lalita, Vishaka, Chita, Rupa Manjari i inni towarzyszy. I inni towarzysze służą Krysznie. I pragnę, chcę służyć w ten sposób, jak oni to robią. On nie zatrzymuje się, aby ocenić, czy jest kwalifikowany, czy nie. Aby uzyskać tą samajatiya bhavę. Czyli samjati. Samjati bhav. Samjati. Samjati i sajati. Samajati. Samjati znaczy jedność. Unia. Samjati sangha znaczy, że
Mam towarzystwo osób o tym samym nastroju, Sajati Sangha, które posiadają ten sam nastrój, ten sam Sajati. Ktoś posiada nastrój macierzyński, rodzicielski. Także ta osoba będzie zawsze chciała być z osobami, które mają ten sam nastrój, nastrój rodzicielski. To się nazywa Sajati Sangha. A ktoś inny? Ktoś pragnie rada, nastrój posiadać rada Rani i chce posiadać towarzystwo osób, które posiadają ten sam nastrój. Które posiadają ten nastrój, który posiada Radharani. Jakie jest znaczenie Krishna Bhajanu, czyli medytacji o Krishnie? Znaczy, spadło coś. Krishna Bhajan oznacza, to znaczy medytowanie o tym, jak inni to robią i rozwijanie pragnienia, aby robić to w ten sam sposób. Bhajan, medytacja, poprzez to mój umysł staje się tak czysty, że chcę przyjąć schronienie Swamini po to, żeby zrozumieć Krysznę. Może medytujemy o tym, żeby zobaczyć, w jaki sposób, bezwarunkowy sposób gopi służą Krysznie i chcemy rozwinąć ten sam nastrój. I w jaki sposób matka Jasioda, jaki jest jej nastrój, tej rodzicielski nastrój, aby chcemy rozwinąć ten nastrój, taki jaki posiada matka Jasioda. I rozwijamy w ten sposób ten nastrój rodzicielski. Czy Sakya Bhav, jak Gopakumar, czyli przyjacielski nastrój. To jest ważne, aby rozwinąć Raga Bhakti. Zobaczcie Prabhupada, który Prabhupada w swoim wstępie do Bhagavad Gita omawiał to. I on wspomniał o swarupie, czyli o formie. To oznacza, że bez formy nie jest to możliwe, jest to bezosobowe. Bez posiadania formy takie pragnienie jest bezosobowe. My nie jesteśmy bezosobowi, jesteśmy osobowi. Zatem Swarupa i Swarupa Siddhi, czyli doskonałość czyjejś konstytucjonalnej pozycji, duchowej pozycji. So a person like this does not stop to judge whether he is qualified to achieve. Zatem taka osoba nie zatrzymuje się po to, żeby zanalizować, czy jest kwalifikowana, albo osiągnąć taki nastrój Samajati Abhava, czyli identyczny nastrój zgodny z tym, do którego ta osoba aspiruje. I nie czeka, nie poszukuje żadnych logicznych argumentów, aby rozwinąć to w sobie. Already convinced.
jest już przekonana. Nikt nie musi jej przekonywać o tym, ponieważ umysł jest czysty, ponieważ związek jest nawiązany. Kiedy lubisz logikę, wtedy twój umysł nie jest czysty, nie jest przejrzysty i on potrzebuje tej logiki, argumentów. Ponieważ chcesz skupić swój umysł, używając różnego rodzaju logiki, aby skupić umysł na jednym celu. Widzicie sąd. Wtedy adwokaci podają różnego rodzaju argumenty, aby ustanowić pewien wniosek, pewną konkluzję, aby sędzia mógł podjąć tą decyzję. Jeśli posiadasz obrączkę, co to oznacza? Powiedz po włosku, co to znaczy. Pamiętam. Ktoś inny przetłumaczył. Słuchajcie. Pewna zakonnica mówiła w sądzie, że Bhaktowie ze świadomości Kryszna propagują wiarę w niemoralnego Boga. O to chodziło o siostrę Michaela Pawligi, to historia była w Polsce. I mówiła, że w Bhagavatam jest powiedziane, że Kryszna poślubił 16 tysięcy żon. I w tym sądzie był pewien wielbiciel Tushta Krishna Das. I tam był też pewien prawnik. I on, ten adwokat, zapytał w sądzie tą zakonnicę. Co oznacza pierścień, czy obrączka, którą posiadasz na palcu? Czy to oznacza, że jesteś poślubiona? Czy jesteś poślubiona Chrystusowi? Czy to oznacza, że jeżeli zostałeś zakonnicą, złożyłaś ślub, że jesteś poślubiona Chrystusowi? I ona powiedziała, że tak. Zatem pytanie jest takie, jak wiele zakonnic jest na świecie? Ile milionów zakonnic poślubił Chrystus? W tym momencie sędzia powiedział, ok, sprawa jest zakończona. Czy rozumiecie? To jest boskie. Czytaj dalej. Zatem argument logiczny nie jest potrzebny. I tam Krishna oznacza, argumentowanie oznacza szukanie powodu. Argumentare significa provare ad avere ragione, ragionare. Czy musisz racjonalizować z Guru Gurudev. Pragnienie to pragnienie nie oznacza na, nie, nie jest oparte na tym, że masz jakiś powód, racjonalny powód. Non può arrivare alla conclusione con la logica.
nie jest oparty na logice. Jeśli ta logika jest potrzebna, to oznacza, że nie posiadasz tego pragnienia. Czy rozumiecie to? To nie ma tego pragnienia, nie ma miłości. Jeżeli szukasz jakiegoś powodu, to oznacza, że tam nie ma miłości, nie ma relacji. Nie ma pragnienia. Umysł nie jest czysty. Serce nie jest połączone. Citta vritti nie jest skupione. Citta vritti oznacza, że twój umysł musi być skupiony. Czytaj dalej. I następna rzecz, którą trzeba rozważyć, jest następująca. Kiedy ktoś rozwija to pragnienie, w jaki sposób ktoś uzyskuje swój upragniony rezultat? Jeśli ktoś rozwija to pragnienie, to w jaki sposób ktoś osiąga ten upragniony rezultat? To pragnienie pojawi się poprzez towarzystwo Rasika Raganugowi Wisznuitów. Rasika Raganuga Wisznuitów. Tak. Jeśli ktoś ma towarzystwo Sanatani, ona posiada Raga Bhakti w Vatsalya Rasie. Czego ona może się nauczyć? Vatsalya Rasy. Nastroju macierzyńskiego, rodzicielskiego. Zatem Vatsalya Rasa, ona może uczyć, ponieważ ona zna to, ponieważ to jest jej sthah i bhava. Nastrój rodzicielski, macierzyński. Ona żyje w tym. W rzeczywistości ten świat duchowy jest, jej świat duchowy i świat materialny jest również doskonały. Doskonałość jest tam. Mogę to zobaczyć, mogę to czuć. Jeśli będziecie mieli szczęście, także będziecie mogli to czuć, czy zobaczyć tą miłość macierzyńską. Tatashtabhava możecie zrozumieć bardzo łatwo. 99% osób może to zrozumieć, ponieważ te osoby są w tej granicznej sytuacji, one nie posiadają żadnego związku. A asthayi bhava jest bardzo trudna do osiągnięcia. Czy rozumiecie, co znaczy asthayi bhava? To znaczy, że ten związek jest ustanowiony. Jest stabilny. To pochodzi z łaski guru, czyli to jest guru kripa. Czytaj dalej. I w tym towarzystwie ktoś czyta książki takie jak Ujjvala Nilamani. Bhakti Rasamrita Sindhu. Vraja Riti Chintamani.
Krishna Karnamrita, Radha Rasa Sudanidhi, Gita Govinda Jayadeva Goswamiego, książki Kavi Karnapury i wszystkich innych Goswamich, a zwłaszcza Raghavartma Chandrika. Specjalmente la Raghavartma Chandrika. Now. Teraz. Gauranga Bolite Habe. Gauranga Bolite Habe. Pulaka Sharira. I'm saying two lines. Rupa Raghunatha. Tam znajdziemy dwie linie. Rupa Raghunatha Pade. Tam znajdziemy dwie linie w tej pieśni. Co one oznaczają? Że Rupa Raghunatha Goswami. Rupa i Raghunatha Goswami. Kiedy akuti, grit, kiedy to pragnienie, czyli ta chęć pojawia się. Akuti. Wtedy ja będę czytał te książki, będę czytał ich nauki. Wtedy zrozumie Abideya Gyan. Rupa Goswami uczy tego, czego uczy, to się nazywa Abideya Gyan. Raghunatha Das Goswami uczy o prajodżanie, czyli o celu praktyki. Wtedy ja będę czytał te książki i wejdę głębiej w ten temat, który tam jest opisany. Wtedy mogę zrozumieć, na czym polega boska miłość boskiej pary. Czytaj dalej. Kiedyś ktoś będzie czytał te wszystkie książki, wtedy zrozumie, w jaki sposób, w ten lub inny sposób mogę uzyskać ten nastrój. Poprzez oszustwo albo podstęp, jaki jest najłatwiejszy sposób, najłatwiejsza metoda, by to osiągnąć? I to pytanie powinno być postawione. Wszyscy nasi aczariowie, łącznie z Śrila Viśwanatha Chakravartim Thakurem i Bhaktivinodem Thakurem, opisali dla nas w praktyczny sposób. W jaki sposób oni osiągnęli to i w jaki sposób Sadhana Siddha Gopi osiągnęły to. Czyli te gopi, które osiągnęły to poprzez siłę, swoją praktykę. Ich pisma są autentycznymi pismami świętymi, siostrami. Kiedy ktoś będzie poszukiwał, jakie są ich metody i sposoby i jak to jest opisane w tych siastrach i będzie stosował ten proces, który jest w nich opisany. Ponieważ bez podążania siastrami, bez podążania tym przewodnictwem, bez podążania przewodnictwem Śrila Rupy Goswamiego, ktoś może zostać sahadżiją albo ateistą. Kim jest Rupa Goswami? Czym jest ścieżka, droga Rupy Goswamiego? Tym jest Rupanuga, Abideya. Abideya oznacza, to oznacza, że musisz wyjść ze świadomości wulgarnego ciała i uduchowić swoje życie. Musisz zrozumieć, że twoje ciało, zmysły,
umysł są materialne, a twoja duchowa tożsamość, tożsamość duszy jest duchowa i ta dusza jest, jest sednem, jest podmiotem. Czy rozumiecie to? Ponieważ ta dusza jest podmiotem, jest sednem. Jest, ta boska dusza jest najważniejszą rzeczą. Dlatego możecie zobaczyć Jezusa. I on mówił, że jest, synem. Czym jest to, czym jest ten syn? Syn jest to, to ciało materialne. On widzi, tą duszę, a on widzi duszę, że jest duszę, swoją duszę. I wtedy pamięta, ma, posiada swoją duchową tożsamość i wtedy mówi o sobie, że jest synem. Ale ten związek nie polega na relacji ciała, to nie jest genetyczna relacja. I on mówi do Ojca, do swojej duszy najwyższej, że On jest moim Ojcem, ponieważ jest, widzi swoją duszę i widzi to połączenie swojej duszy z duszą najwyższą. To jest Swarupa i Swarupa Siddhi. Jeśli nie, jeśli on tego nie widzi, posiadamy bóstwo Kryszny, Radhe i Kryszny. Ja nie posiadam formy, nie mam posiadam swojej swarupy. I myślę, że jestem duszą i że jestem, mam ciało duchowe, materialne. Jeśli myślę, że jestem ciałem materialnym, wtedy nie mogę posiadać związku i, rozwinąć żadnego rodzaju uczuć, ponieważ, materia nie posiada żadnych uczuć. I jeśli rozwinę moją tożsamość i rozwinę ją i rozwinę związek z Kryszną, z Bogiem, wtedy te uczucia, emocje, one automatycznie pojawią się, ponieważ będę widział siebie i Jego. To jest bardzo proste, bardzo łatwe. To jest nieuwarunkowane, nieprzedające warunków. Bezwarunkowe. Tam nie ma żadnych warunków, które trzeba spełnić. Że jak spełnisz te warunki, to osiągniesz to. Że jak spełnisz te warunki, to wtedy to się wydarzy. Czy rozumiecie to? Czy to jest jasne dla was? I to był koniec.